Dziś, we wtorek, pojawił się wyjątkowo Snapshot 23W04A. Być może nawet dodał jakieś rzeczy z Minecrafta 1.20 jako część eksperymentalną. Nie wiem. Nagrywam to wcześniej. Jako, że jeszcze nie znamy tematyki aktualizacji Minecrafta 1.20, dziś chciałbym wam zaproponować rzeczy, które mogłyby się pojawić w takiej wersji, jeśli ta nosiłaby tytuł jako Journey Update. Nazwa nie jest całkowicie przypadkowa, gdyż jakiś czas temu Lady Agnes wspomniała, że naprawdę piękne w aktualizacji 1.20 jest to, że jest jak podróż, która łączy wszystkie funkcje razem. One thing with the 1.20 update that I think is really beautiful is that it's like the journey that connects all the features together. Some that we will announce very soon, and we can explore them together, like on the camel going on a journey and explore it all. And I just love that the journey ties it all together. Oczywiście tutaj posłużyła się tylko metaforą. A co jeśli nie i faktycznie tak mogłaby się nazywać ta aktualizacja? W końcu ma skupić się na wyrażeniu siebie, blokach i dodaniu rzeczy pasujących do wielu kultur, czego przykładem są bloki bambusa czy wielbłąd. Więc hipotetycznie, jeśli faktycznie 1.20 to aktualizacja podróży, to dziś chciałbym wam przedstawić kilka przykładowych rzeczy, które mogłyby się w takiej wersji pojawić. Zacznijmy dziś od profesji wieśniaka, czyli muzyka. Wraz z nim pojawiłby się blok stacji roboczej posiadający slot tylko na płyty, który ustawiony przy jukeboxie pozwalałby odtwarzać i zmieniać po kolei płyty. Muzyk skupowałby płyty i sprzedawał jukeboxy, notebloki czy na ostatnim poziomie rzadko głowy mobów. Dlaczego akurat głowy i czaszki? Jest to związane z nową funkcją Minecrafta 1.20, kiedy po postawieniu głowy moba na notebloku, ten odtworzy ambientowe dźwięki tegoż moba. Wraz z nowym wieśniakiem muzykiem mogłoby dojść kilka nowych płyt muzycznych. Mojang, począwszy od 1.16, skrupulatnie dodaje nam nowe płyty. W aktualizacji Netheru pojawiła się płyta Pixstep, w 1.18 Otherside, a w 1.19 płyta numer 5. Na ekranie widzicie kilka przykładów, jak mogłyby te nowe płyty wyglądać, a teraz posłuchajcie kilku, jak mogłyby brzmieć. Było o wieśniakach, były płyty muzyczne, więc co jakby to połączyć? Pamiętacie trailer Minecrafta 1.14, kiedy wszyscy wieśniacy tańczyli? Wyglądało to dość ciekawie, dlatego chciałbym, by w Minecraft jako easter egg pojawiły się tańczące wieśniaki w pobliżu grającej szafy. Nie byłoby to cokolwiek użytecznego, najpewniej wielu graczy nigdy by tego nie używało, jednak jako wspomniany easter egg takie coś chętnie bym zobaczył. Dodatkowo sama animacja sądzę, że mogłaby występować po wygranym najeździe. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Wiem, że wiele osób nie rozumie, po co takie filmy jak ten z rzeczami, które powinny być w Minecraft. Nie ukrywam, nagrywanie tego akurat piekielnie sprawia mi przyjemność i chętnie tworzę takie materiały. Mam nadzieję, że i wy je lubicie. Jeśli tak, zostaw proszę dla zasięgu łapkę w górę. A dodatkowo, by być na bieżąco z nowymi rzeczami, których wkrótce będzie dużo, fajnie jakbyście zasubskrybowali kanał. To bardzo dużo znaczy. Dziękuję. Ostatnio zaprezentowano nam oficjalny wygląd Sniffera. Wkrótce ten zostanie dodany do Minecrafta, być może już w dzisiejszym snapshocie. Jak dobrze wiemy, ten będzie mógł wyniuchać m.in. starożytne nasiona starożytnej rośliny. A co jeśli by dodać również możliwość wydobycia przez niego antycznych sadzonek, antycznego drzewa? Ca, odcinek bez nowego drewna to nie jest odcinek. Samo drzewo naturalnie by nie rosło, tak jak Sniffer naturalnie nigdzie nie będzie występował. Samo drzewo byłoby bardzo wysokie i kilkuczęściowe z koroną na różnych wysokościach. Kolorystycznie mogłoby być białawe, gdyż nie ulega wątpliwości, że taka kolorystyka drewna i desek jest w grze bardzo potrzebna. Zaimplementowanie takiej cechy Sniffera nadałoby mu doskonałej użyteczności, a jak czytałem wasze komentarze, nie brakowało głosów,
jakoby mop był bezużyteczny. Niestety, jeśli przytoczyć tutaj argumenty Jappy o niedodaniu drewna azalii, gdyż ta jest ciężko zdobywalna, to tutaj szanse na coś takiego maleją. Jednak osobiście mega bym chciał czegoś takiego. A co wy o tym sądzicie? Taka cecha pasowałaby do Sniffera? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Kochani, będzie kontrowersyjnie. Od razu ostrzegam. To, jak to działa i wygląda, to tylko przykład. W przypadku ewentualnego dodania tego, mogłoby to działać inaczej, ale chodzi o sam zamysł. A o czym mówię? O kamiennych posągach. Te mogłyby się pojawiać tylko naturalnie, bez możliwości stworzenia ich samodzielnie. Sądzę, że pasowałyby do twierdzy, do endu, gdzie przy portalu posąg świetnie by wyglądał, a takie miałyby na sobie założone losowe części zbroi i losowe narzędzia. Może niektórym osobom rzeczy przydałyby się podczas walki ze smokiem, kto wie. Drugą strukturą, o której myślę w kwestii posągów, są dżunglowe świątynie. Do klimatu również by pasowały. Idealnie to wpasowywałoby się w aktualizację podróży. Same posągi można by dostosować, jeśli chodzi o wychylenie rąk, głowy czy tułowia, tak by wyglądały, jak sobie tego zażyczymy, a ze względu na brak możliwości wytworzenia ich i pełną personalizację układu, nie byłaby aż tak konkurencyjna w stosunku do statywów na zbroje, gdzie na Javie nic nie damy do ręki, a i możemy je wytworzyć, ale bez dostosowania układu na przykład rąk. Prosta propozycja na zamszone wersje kamienia zwykłego i Deep Slate'u. Pojawiałyby się one naturalnie w biomie bujnych jaskiń w pobliżu bloków mchu. Jeśli biom byłby na wysokości powyżej kratki 0, tam byłyby zamszone kamienie. Jeśli głębiej, pośród Deep Slate'u, wówczas ten wariant pojawiałby się jako zamszony. Uważam, że Deep Slate, mimo iż ma ogrom wyrobów, mógłby mieć ich jeszcze kilka. Marzyłyby mi się Deep Slate'owe filary oraz typowo rzeźbiony wariant, ale kafelek. Ale nie tylko oczekiwałbym bloków z tego materiału, gdyż chętnie zobaczyłbym dwa dość dziwne warianty w postaci dzbanków oraz tatuły przedstawiającej miniaturową ramę na środku portalu. Ta miniaturka byłaby czysto dekoracyjna, ale za to dzbanki mogłyby mieć w sobie przedmioty możliwe do umieszczenia przy pomocy hopperów. Podobnie chciałbym nowe wyroby z bazaltu w postaci cegiełek, rzeźbionej i moim zdaniem genialnego połączenia z backstone'em w postaci kafelek. Byłyby to bloki, które w ogromnej liczbie budowli znalazłyby doskonałe zastosowanie, jednakże nie tylko w naszych budowlach mogłyby się znaleźć, ale i również w istniejącej już strukturze. Tak. Zaproponuję aktualizację najnowszej struktury w grze, czyli Ancient City. Z bólem muszę przyznać, że mimo że antyczne miasta są piekielnie klimatyczne i bardzo dobre, czuję w nich mega niewykorzystany potencjał. Proszę, nie zrozumcie mnie źle, bardzo je lubię, ale chciałbym, by były znacznie lepsze, a ta struktura na to zasługuje. Zaprezentowane przed chwilą bloki idealnie by się w niej odnalazły jako uzupełnienie całości. Mogłyby być użyte w nowym wariancie gigantycznych murów. Zamiast moim zdaniem niepasujących skrzynek, przedmioty pojawiałyby się we wspomnianych dzbanach i rozwalanie ich dawałoby możliwość zdobycia ukrytych w nich przedmiotów bez uprzedniego zajrzenia do środka, co wydaje mi się byłoby niesamowicie klimatyczne. Ponownie powiem coś kontrowersyjnego, ale nie lubię stylu nowych, no może nowych bagien. Sam biom jest ekstra, ma nowy rodzaj drewna, piękny kolor wody, beżowe żaby, ale jest zbyt gęsty. Chciałbym wariant tego biomu, tak jak mamy na przykład sawannę i sawannę Windstep, tak tutaj chciałbym wariant zalanych bagien. Charakteryzowałby się minimalną ilością suchego terenu, praktycznie cała powierzchnia zalana byłaby wodą. Dodatkowo rosłyby tutaj wysokie warianty mangrowca, które i my moglibyśmy wyhodować. Różnica byłaby taka, że obecny wygląd drzewa wyrastałby, jeśli propagula byłaby postawiona na suchym lądzie, a ten wysoki, jeśli byłaby w wodzie. Jestem ciekaw, które bagna wolelibyście, te, które mamy w grze, czy może wariant zaprezentowany na filmie. Komentarze są wasze, chętnie zaserduszkuję. Zatem to tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie, dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, trzymajcie się, cześć!